Cześć, tu Kamil. Witam Was w kolejnym odcinku o doliczaniu. Z poprzedniej części wiemy, jak wygląda znak plus. Dowiedzieliśmy się również, że dodawanie jest przemienne oraz że istotą doliczania jest kontynuacja liczenia od konkretnej wartości. Nie musimy zaczynać liczenia od jedynki. Aby nie wykonywać kilkunastu przykładów na sucho, tak jak ma to często miejsce w szkołach, zrobimy to za pomocą gier i zabaw. Przygotujmy sobie do naszej lekcji kostki, karty z cyframi, klocki w różnych kolorach oraz pudełko, w którym będziemy chowali te klocki. W pierwszym ćwiczeniu każdy z zawodników rzuca kostką. Następnie wyrzuconą wartość podpisuje za pomocą klocków. 4 i 2. Teraz zawodnik, który wyrzucił wyższą wartość, wrzuca swoje klocki do pudełka. Upewniamy się, że dziecko wie, że w pudełku mamy 4 klocki. A następnie doliczamy moją wartość. 4, 5, 6. Sprawdźmy, czy dobrze policzyliśmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po kilkukrotnym wykonaniu takiego ćwiczenia możemy zrobić analogiczne, tylko że za pomocą palców. Znowu rzucamy kostkami i pokazujemy wartości na palcach. 3 i 2. Teraz zawodnik z wyższą wartością zaczyna liczenie. 3, 4, 5. Do kolejnej gry przygotowałem już sobie stół. Mam przed sobą karty z liczbami od 1 do 10 oraz klocki do pomocy. Gra będzie bardzo podobna do popularnej gry w oczko, jednak zmienimy trochę zasady. Będziemy dążyli do przekroczenia wybranej przez nas wartości. Ja na przykład wybiorę sobie 14. Teraz każdy z zawodników będzie wybierał po jednej karcie i wykładał ją na stół. Następnie będziemy doliczali wartości. 6 i 3. Mamy 6, 7, 8, 9. Dokładamy następną kartę i doliczamy. Mieliśmy 9, 10, 11. Wybieramy następną kartę. 11, 12, 13, 14, 15. Udało nam się przekroczyć 14. Możemy również pomóc sobie przy tym za pomocą klocków. Mamy 6. W kolejnej turze dobieramy 3. Liczymy sobie 6, 7, 8, 9. W następnej turze mamy 9. 10, 11 i w ostatniej kolejce 11, 12, 13, 14, 15. Pamiętajcie, że doliczanie jest bardzo ważnym etapem w nauce dodawania. Dlatego zapraszam Was do naszych innych filmów, na których pokazujemy gry, które doskonalą tę umiejętność. Na przykład Wyspa Skarbów, Bombardowanie czy Matematyczny Wyścig. Zapraszam Was również do naszego Facebooka oraz Instagrama Ucz się z domu. Do zobaczenia!